Dobry wieczór Państwu. Tydzień temu się nie słyszeliśmy, ale to dlatego, że miałem kilka innych spraw na głowie. Szanowna Pani Marszałek, sprawiedliwi sędziowie, drodzy oponenci oraz wspaniała publiczności. Zjedliście już tego błotnistego karpia? Nigdy nie smakowała mi ta ryba, zawsze mi smakowała, pachniała, śmierdziała błotem. Popiliście? A czy był już u Was gwiazdor? U mnie był. I odwiedził mnie nawet trochę wcześniej. Miał na imię Rafał. I od tego gwiazdora dostałem taką oto książkę o tygrysie. Dlatego dziś zapraszam Was na temat związany właśnie z czołgiem Tygrys. A temat będzie mówił, a właściwie odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego czołgi typu Tiger II miały dwa rodzaje wież. Serdecznie zapraszam. Szybko po wprowadzeniu Tigera 1 szukamy jego następcy. Do konkursu, podobnie jak wcześniej, stanęły dwie firmy. Porsche i Henschel. Ferdynanda Porschego możecie Państwo kojarzyć z wcześniejszego filmu o dziele pancernym Ferdinand. Porsche był projektantem wielu bardzo różnych pojazdów, takich jak Tiger P, który był właśnie konkurentem do czołgu Tiger produkcji Henschla. Innym jego wynalazkiem był ważący blisko 190 ton Maus. No, między Bogiem a prawdą najlepszym z jego konstrukcji był Volkswagen Garbus. Wracając, Porsche najpierw przegrał konkurs na Tigera 1, potem przegrał konkurs na następcę Tigera 1, czyli na ten nowy czołg. Jego VK4502P był zbyt skomplikowany, a konstrukcja Henschla była tańsza i o wiele prostsza w użytku. Tak powstał VK4503H. Jednakże Porsche był pewny swojej wygranej. Dlatego zamówił już w zakładach Kruppa około 50 wież do swoich czołgów. No i tutaj się pojawił problem, bo mieliśmy 50 wież, ale nie mieliśmy w ogóle podwozi. No to, żeby nic się nie zmarnowało, zrobiono tak samo jak z czołgiem typu Tiger P, że jego gotowe podwozia wykorzystano i tak zbudowano te działa pancerne Ferdinand. Tak samo tutaj, te 50 gotowych wież postanowiono zamontować na gotowych kadłubach czołgu konstrukcji Henschla. I tak oto pierwsza seria czołgów typu Tiger II miała wieżę konstrukcji Porschego. Następne modele miały już wieże seryjne konstrukcji Henschla. Jednakże, która z nich była lepsza? Zdecydowanie lepsza była wieża seryjna, inaczej zwana Henschel. Była ona większa, przez co zabierała więcej amunicji. I samej załodze było o wiele wygodniej. Jej front był bardzo gruby, liczył blisko 180 mm. I był taka, ten przód był ustawiony pod kątem 80 stopni. Lepsza była również optyka, która zapewniała lepszą widoczność i lepsze przybliżenie. Tymczasem jedną z największych wad wieży Porsche był sam jej przód. Liczył od 60 do 100 mm, ale przede wszystkim był on półokrągły. Sprawiało to, że wrogie pociski często rikoszetowały w dół, sprawiając, że te pociski bez problemu wpadały pod wieżę, wysadzając amunicję lub uszkadzały pierścień wieży. Podobny problem miały czołgi Panzerkampfwagen 5 Panther. Wersje AUFSD oraz AUFSA miały półkoliste jarzmo. Dopiero wersja G dostała jarzmo zmodyfikowane, które likwidowało ten właśnie problem. Dlatego właśnie czołgi typu Königstiger miały dwa rodzaje wież. Tą gorszą konstrukcji Porschego i tą lepszą konstrukcji Henschla. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Jeszcze raz dziękuję panu Rafałowi za tą książkę. Obiecuję, że przeczytam całą. Już zacząłem czytać. Właśnie to jest... historia o tych wieżach jest zawarta w tej książce. No i co? Do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że jeszcze w tym 2022 roku. Cześć!